od piątku gdzie mieliśmy akcję powodziową. Dzisiaj zaczynamy sprzątanie. Mieliśmy prawie 7 metrów wody w miejscowości w naszej Bardzie i chyba 4 metry w miejscowościach Przyłębki i Wokolnicy. Na tej chwili zaczynamy sprzątanie i na pewno potrzebujemy takich rzeczy do sprzątania, to co na tę chwilę jest potrzebne. Proszę Państwa, słuchajcie, dzieciaki, to jest pani burmistrz Bardo, to jest takie miasto w górach i po prostu my chcieliśmy zapytać, czym cegą potrzebujecie, bo tu dzieciaki chcą przekazać rodzicom. Rzeczy jak środki czystości, na pewno coś do kołek, więc jeszcze nie wiem co szkołę i przedszkole, więc nie wiem czego tam będzie potrzeba, ale na pewno środki czystości to co jest nam w tej chwili potrzebne, czyli wszelkiego rodzaju odkażające, do sprzątania, mopy, to wszystko jest na tę chwilę najbardziej potrzebne. W gminie Szemut rozpoczęliśmy tydzień bezpieczeństwa. Wczoraj zawodami sportowo-pożarniczymi, dzisiaj dzieci tutaj w centrum samorządowym rozpoczęły, w każdej szkole będą rozmaite spotkania, ale ten tydzień bezpieczeństwa wpisał się nam niestety tragedię, która jest na południu Polski się rozgrywa. My jako gmina Szemut mamy sporo gmin, z którymi współpracujemy, z różnych województw. Mamy też gminę w województwie śląskim, jest to gmina miejsko-wiejska Bardo, która została dotknięta powodzią. W niektórych miejscach 7 metrów wody, w niektórych miejscach 4 metry wody, zalane szkoły, zalane remizy strażackie. W tej chwili organizujemy zbiórkę w szkołach. Więcej informacji podamy praktycznie za chwilę. Będą nasi dyrektorzy rozsyłać przez e-dziennik. I pomóżmy w tym trudnym czasie. Tam dzieci nie mają, nie ma internetu, nie ma zajęć w szkołach. Muszą wszystko w tej chwili sprzątać przede wszystkim, także sprzęt taki budowlany, osuszacze są potrzebne łopaty, miotły, te środki czystości przede wszystkim, tak, środki odkażające. To co możemy to kupujmy, przynośmy tutaj do naszych szkół i na hale sportowe. Spróbujemy jak najszybciej do nich dowieść i bezpośrednio obserwujcie strony gmin na południu Polski. Będzie można też bezpośrednio na tych stronach, pokażą się pewnie też pewne zbiórki, będzie można też jakieś finansowe kwestie też przekazywać. Ale my jako gmina Szemut, jako mieszkańcy naszych sołectw chcemy zadbać tutaj o nasz zaprzyjaźniony samorząd z Bardo.